Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Czas na kolejny odcinek Duma Dwójeczki. Jesteśmy na mapie 04, The Focus. Bierzemy się do roboty. A, bo to jest super shotgun, no tak. Oj. Dobra, wy się tam możecie ogólnie między sobą nawalać. Ja nie mam nic przeciwko. Dobra, dawaj super shotgun. Coś strzela do mnie. Już nie strzela. Tutaj mamy klucz, ale tak po prostu tego nie ściągniemy. A ciekawe, czy tu coś jest? Nie, chyba nie. Dobra, wymienimy na zwykłego shotguna. Okej, teraz się tutaj to obniżyło, więc możemy zebrać sobie na luzie ten niebieski kluczyk. Coś się ogólnie pokazało. O, dobra. A myślałem, że zginiesz, ale niestety tak się nie stało. Dobra, chciałbym ogólnie widzieć, co się tu dzieje. Nie będziemy może korzystać z super shotguna, bo zdecydowanie jest to broń, która zabiera dużo amunicji, a na pojedynczych przeciwników nie ma co tego stosować. Ups. Dobra. Teraz już wiemy, że tutaj nie wykombinujemy niczego. Ile tu jest sekretów? 3. Okej. No i luzik. Mamy czerwony kluczyk. Teraz tylko jeszcze bym sobie posprawdzał właśnie te ścianki. Ale raczej chociaż. Oho. A coś tu było przez chwilę. Albo mi się wydawało. Coś się gdzieś ogólnie otwiera. No dobra, nie wiem co. O! Światło. Dobra, światło światłem, ale za wiele mi to nie pomaga. To chyba to jest. O! No fajnie, amunicją. Apteczki apteczkami. I właśnie w tym momencie możemy ruszać dalej. Na przykład tutaj. Portal, okej. O, miniganiec. Zapomniałem, że w ogóle tego minigana mamy. Jeszcze tutaj są, tak? Oni się tam w ogóle napieprzają między sobą, więc easy peasy, takie delikatne. Dobra, teraz podejdźmy tutaj. Tutaj mamy też portal. Okej. Okej. Tutaj coś mamy, mostek, który się podniósł. Tutaj nie było żadnego przełącznika. Nie. Pinki, który niestety
nie przeżył tego starcia. Dobra, 1 na 3 sekrety. Ogólnie 2 sekrety zostały do odkrycia, ale itemów mam 100%. Dziwna sytuacja trochę. Ale dobra. Mapa czwarta The Focus została ukończona. Kolejna to The Waste Tunnels, mapa numer 5. I tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.